Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ligrum i zapraszam Was na 12 już odcinek z serii Zagrajmy w Stray. Jeśli się nie mylę, jest to 12 odcinek. Sporo już za nami, naprawdę sporo. A im dalej idziemy, tym robi się ciekawiej. Mamy tutaj na zewnątrz wartowników. Te latające drony z poprzedniego odcinka, które musieliśmy omijać. No i teraz dowiedzieliśmy się, gdzie jest Clementine, więc fabularnie będziemy teraz właśnie kontynuować fabułę. Fabularnie będziemy ruszać za Clementine. Ona i Blazer, czy też Blazer czekają na nas w klubie nocnym. My musimy... Kurde! Kurczę, ale powitanie, no. Nie, wszystkie tu są. Jezu, dobra, niech one się oddalą, lećcie stąd. No, pięknie nas przywitały te drony, nie ma co. Ale dobrze, też mieliśmy teraz okazję w sumie zobaczyć, jak to wygląda i co się dzieje, kiedy nas zobaczą. No co się dzieje, strzelają do nas. Co innego miałoby się dziać? Strzelają. No niestety, strzelają te drony i. Trochę się pospieszyłam. Mogliśmy to na spokojnie zrobić, no ale nic. Nie jest źle, nie zabili nas, nie zginęliśmy. Nie... Zaczyna się ten etap od nowa, czy coś. Nic się złego nie dzieje. No a tu w samym śródmieście możemy się już poruszać normalnie. Lewitująca kurtka dalej jest, nie mam pojęcia, co się z nią stało. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to serdecznie zachęcam do nadrobienia. Był dłuższy. Sporo ciekawych rzeczy się działo i było śmiesznie, było fajnie, było zabawnie. Wszyscy tu stoją. Kidaju raczej nas nie wpuści. Słuchajcie, chyba będziemy musieli znów wspiąć się na zaplecze. No. Uwaga, poziom fazy wynosi 2%. Prosimy o natychmiastowe przejście do parku. Ten dalej tańczy, nie? Nie cierpię tego klubu, jest pełen pozerów, ale przynajmniej nie ma tu wartowników. Okej, okay, oni po prostu chcą się trzymać z dala od wartowników. No dobra, no to z tyłu będziemy musieli się jakoś dostać. Halo, co tu się stało? Codziennie sprzątam ulicę, tylko po to, by inni znowu nanieśli brudu. Jak już działa ten świat? Okej. Kurczę. No tutaj mamy wejście. Tutaj mamy nasze wejście. Ty jesteś. Jameson, nie masz tu czego szukać. Chyba że chcesz wymienić łapki na coś bardziej wymyślnego. A tego nie chcesz, więc znikaj. O. Surgery. Okej. Nie, to tu nie chcemy iść. Ja bym się chciała wspiąć jakoś na górę. O, tego nie widziałam. Manko, partnerze, podejdź na bliżej, chcę ci się lepiej przyjrzeć. Kurczę, nie mam... A, dobra, mam. Mam jak wskoczyć, teraz mam. Nie możemy, a nie, możemy pogadać. Ludo, spójrzcie tylko do tego eleganta. Nie mam pojęcia, o kim mówisz. Chodzi o tego z pachołkiem na głowie, czy o co chodzi?
Ej, jak się tu dostałeś? Chcesz z nami imprezować? Pakuj i napij się czegoś. Dobra, szukamy Clementine. Myślałam, że raczej nas nie wpuści, że będziemy musieli, wiecie, jakoś go ominąć czy coś. No, Clementine raczej nie będzie tak sobie stać tutaj na widoku, nie? Podoba ci się moja maska? Własna robota. No właśnie przyuważyłam tą maskę, ciekawa. Zakłóca sygnału wartowników. No i wygląda ekstra. Right. Okej, okay, dobra, jasne. Wierzę, wierzę ci stary, wierzę. Zakłóca. Sygnały wartowników, dobre. Ten klub jest do bagi. Wywalili mnie z tej głupiej sali dla VIP-ów. Mnie, wyobrażasz sobie? Więc mam teraz te dźwignie, tak na pamiątkę. Dźwignia zaznaczona na żółto, słuchajcie, czyli może być ważnym elementem, który będzie nam potrzebny. O, no to elegancko. Kup mi coś do picia, oddam ci tę głupią dźwignię. Nie jest mi do niczego potrzebna. Nie chcę, aby ktoś mnie z nią nakrył. Dobra, nam się przyda. Nam się bardzo przyda. Nie wiem do czego jeszcze, ale do czegoś się nam na pewno przyda, nie? Dziwny napój. Nie wiem, co za napój podniosła mi. Jakiś na pewno. Proszę, częstuj się. O, dzięki, przyjacielu. Nie ma za co, przyjacielu. Dawaj dźwignię. Proszę bardzo, zgodnie z umową. Uchwyt dźwignię. Co się stanie? Coś się wydarzy. Dzięki za drinka dobrej zabawy. No nic się nie dzieje. Myślałam, że coś się wydarzy. Wiecie, był jakiś dziwny napój, cokolwiek to było. Ej, kliencie, zakaz wstępu na balkon dla VIP-ów. Dzieją się tam jakieś prywatne sprawy. Zarezerwował go jakiś blazer, jeśli dobrze pamiętam. O, no to tak. No to my tam idziemy. To my tam idziemy. Zapłaciłem ekstra, ale Wikitaiło zdradził mi ruchy na dzisiejszy wieczór. On programuje po godzinach hologramy. Dobra, no to na górę, no. Kurczę, ale ja tu nie przejdę teraz. A może? Nie, ja tutaj dalej nie przejdę. Nie. Tutaj dźwignia nam jest potrzebna. O, no i tutaj wyjdziemy. Tutaj tak. Kurczę. Dobra, zróbmy tutaj coś, bo jestem ciekawa, co my możemy tu zrobić. Będzie dalej włączać te hologramy. Chcę zobaczyć, co ja mogę tu zrobić. Trójkąt, coś mogę zrobić, no. Ja chcę to zrobić, tylko ten musi odejść stąd.
Albo może obu się trzeba pozbyć. Czekajcie. Albo zrobić to, jak on będzie grać. Witam wszystkich, tu DJ Matcy. Rozkręćmy tę imprezę. Pierwszy utwór idzie z dedykacją dla naszego wielce podejrzanego przyjaciela. Blazer to dla ciebie. Ale ja tu nic nie mogę zrobić. Tu jest trójkąt, tu coś można zrobić, słuchajcie. Tu jest jakaś interakcja, jestem ciekawa, co to jest. Z tym, o co chodzi? Nie mogę nic zrobić. Nie wiem. Nie mam tej interakcji w ogóle, nie mogę nic zrobić. Krok w lewo, potem krok w prawo. Ale nie mogę nic zrobić tam, nie wiem czemu, ale... Jestem ciekawa tej opcji, co to jest? Nie wiem. Dobra, przejdźmy na górę normalnie. Na razie tu ja nic nie zrobię z tym. Wow, no nieźle. Żebym wszystkim wow. Żeby wszystkim operować tutaj cudownie. Dobra. Jest, mamy to. Może jeszcze będzie można ogarnąć tą interakcję przy tej płycie. Nie wiem, ale ciekawi mnie to. Może mogliśmy zagrać, nie wiem. Kurde, ale fajne to by było. Jeśli chodzi o mnie, mam bardzo dobre relacje z wartownikami. Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo na nich narzekają. Klepnięty? O kurde. Co się stało? Ja nie wierzę, zdrajca jeden. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie jesteś taki cwany, na jakiego wyglądasz, kocie. To zresztą nic osobistego. Biznes to biznes. Zdrajca! Biznes to forsa. Ja cenię sobie forsę bardziej od przyjaźni czy towarzystwa. To twoje. Ja nie wierzę, strajca jedna. Nie! Co to miało być? Kurczę, co to miała być za scena w ogóle? AI kot raz. Proszę was. Kurczę. No to już nie będziemy chyba mieli możliwości sprawdzenia tamtej interakcji na tej płycie. Jestem ciekawa, co mogliśmy tam zrobić. Czy mogliśmy zagrać? Nie wiem, jak to trzeba było zrobić. Wydawało mi się, że okej, może później to jest, wiecie, do zrobienia. Może później tam będziemy mogli wrócić i to zrobić. Ale się okazało, że nie, no już poleciała cutscenka i jesteśmy w zupełnie nowym miejscu. Patrzcie, nie mamy naszego plecaczka, nie mamy robota. Jesteśmy w klatce. Gdzie my jesteśmy? Co to za kanały są? Dobra, może się uda rozhuśtać.
Ale jaja. Nie, no nie spodziewałam się, że on nas zdradzi. Jest. Chorz ty w życiu. Co z naszym plecaczkiem? Co z B12? Co z Clementine? Areszt. Nowy rozdział rozpoczynamy. O kurde. Dobra. Chyba wiem, jak to zrobimy. To i to musimy ogarnąć. Tą i tą belkę. To jest z tą klatką. Tak. Tak, przeszliśmy dalej, słuchajcie, jesteśmy dalej. Co to za dźwięki? Co to jest? Czy jakiś robot szalony, przykuty. Jakie on dźwięki w ogóle wydaje? My jesteśmy kotem, no to wiadomo, możemy wszędzie się praktycznie dostać i wcisnąć. To jest w sumie ta zaleta i bardzo ogólnie fajna mechanika w tej grze, że mamy taką przewagę, bo jesteśmy kotem. Do wielu miejsc możemy się dostać, przez wiele właśnie pomniejszych miejsc możemy się przecisnąć po prostu, przedostać. O nie. Kurczę. Ale żeśmy trafili. Ja to oczywiście będę się rozglądać, czy tu czegoś nie ma. Aha, tutaj był też kanał, dobra. No fajnie, kilka ścieżek. Dobra, tu nic chyba nie ma. Nie, nic nie mamy. Ja muszę tam się przedostać. Tu. Jest Clementine. Klucze.
Dobra, spróbujemy się tam dostać. No, dobrze, że nam pokazała i no wiadomo, o co chodzi, tak? Wiadomo, tutaj do tego akurat nie potrzebowaliśmy B12. No też Clementine pokazała nam, o co chodzi. No. Też teraz, jak nie ma przy nas B12, to człowiek się odzwyczaił od tego, że ten kot jest bez tego plecaczka, że nie ma przy nas tego robocika i no, nikt nam tak nie pomoże w niczym i znacznie trudniej bez tego robota. Już wiecie, nie tylko fakt, że nie rozumiemy tego, co inni do nas mówią, nie rozumiemy tych robotów, ale też fakt po prostu tego, że no jest trudniej, jest. Wiadomo, tutaj wykorzystujemy po prostu nasze kocie instynkty i po prostu skradamy się, poruszamy się tutaj powoli. I jakoś to idzie. Zabierz klucz. No, ale na przykład nie jesteśmy w stanie nieść kilku rzeczy naraz. B12 nie jest w stanie nam... A i tak będziemy musieli odzyskać B12, bo właśnie on ma baterię atomową przecież. No po pierwsze, powiecie, po drugie też jest naszym przyjacielem, nie? Powinniśmy go uratować. Nawet jakby nie miał tej baterii, nawet jakby, nie wiem, zabraliby mu tą baterię. Tak trzeba by było go uratować, bo jest naszym przyjacielem. Całą praktycznie grę z nim spędziliśmy tak naprawdę. Na samym początku, tylko w prologu byliśmy, wiecie, bez... B12, a później dołączył do nas. Także musimy go znaleźć, także Clementine, ty się nigdzie nie wybieraj, kurczę. W sensie do wyjścia czy coś, my musimy go znaleźć. Ale też na przykład teraz to potrzebujemy Clementine, bo nie otworzymy drzwi czy coś. Nie jesteśmy w stanie otworzyć sobie drzwi kluczami. Sami. To jest podejrzanie za dużo miejsca. Nie spodziewam się walki z bossem w takiej grze, ale dziwnie, jest za dużo wolnego miejsca tutaj, jest po prostu za dużo przestrzeni. Jest! Patrzcie na to, jest! Mamy go! Musimy go ocalić, kurczę ilu... Patrzcie, co oni tu zrobili. Wartowników i lasery mamy jeszcze, okej, okay, no dobra, trzeba będzie to jakoś ładnie rozkminić. Halo, co ty robisz? Okej, okay, dobrze, otwieraj drzwi, ale... Musimy go uratować. Clementine pewnie by to zrobiła dla baterii, nie? Mówię... Jest naszym przyjacielem. Okay, no to jest druga po prostu sprawa, że on ma baterię, tak? Ale... Zobaczymy, co Clementine zrobi, jak ona zareaguje. Jestem ciekawa. Ona chciała otwierać te drzwi i uciekać, nie? Ale okej, okay, zgodziła się jak najbardziej. Dobra, lecimy ten. Okej, lasery.
Jej, myślałam, że spadniemy. Jak dobrze być kotem, naprawdę. Zastrzelili mnie. O kurde, chyba mamy pierwszą śmierć. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, co się wydarzyło w tym pudle. Nie chcę nawet o tym przemyśleć. Nie, ja tego nie kwalifikuję w ogóle jako śmierć. Nie, po prostu uznajmy, że to, wiecie, no, misja nieudana, tak? Zauważyli nas i koniec. Misja nieudana. Powtarzamy ją. Ja w ogóle tego nie. Ja w ogóle tego nie zaliczam jako śmierć. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Nie. Kurde, z jednej strony cieszę się, że miało miejsce w tym pudełku i po prostu nie widzieliśmy, co się tam stało. Z drugiej strony jestem ciekawa, ale może to lepiej, że nie widzieliśmy. Naprawdę, nie. Sceny, kiedy ten kotek cierpi, sceny jakichś upadków, a ten laser się przesuwa, okej. Sceny jakichś upadków czy coś są bardzo bolesne. Dobra, to chyba nawet nie ma sensu przechodzić, tak mi się wydaje. Może i jest sens. Chowajmy się. Jest. Uff, nie zauważył nas. Ale się zaniepokoił. No to było ciężko, to było naprawdę wymagające, żeby tu przejść. Ja bym chciała się tak przesunąć z tym kartonem, wiecie, w kartonie się przesunąć. Dobra, jest dźwignia, słuchajcie. Jest dźwignia. Ale fajne są te przesuwające się lasery. Nie powiem, fajne. Dobra. Jest. Mam nadzieję, że nie zaczną w niego strzelać. Dobra, pod tym jesteśmy bezpieczni. Nie. Bałam się, że jak on się ruszy, zaczną w niego strzelać. Dobra, musimy przeczekać tamtego, bo on się będzie obracać cały czas tutaj. Więc musimy przeczekać, aż ten będzie odwrócony w tamtą stronę. Trzeba będzie wyjść, wiecie, z dobrej strony i zabrać. Dobra, hop, chodu. Tam jest okienko. Tamtędy wyjdziemy. Mamy go w pyszczku, ładnie. Dobra. Jest, mamy to. Jest, 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 mamy go. Wydawało mi się, że znów jestem uwięziony w systemie komputera w moim laboratorium, że jestem całkiem sam. Nie jesteś sam.
Jesteśmy. Ale ty po mnie wróciłeś, nie mogę w to uwierzyć. No jasne, że wróciliśmy. Jesteś dobrym przyjacielem. Tak się cieszę, że znów jesteśmy wszyscy razem. Wciąż jednak nie jesteśmy bezpieczni. Musimy się stąd wydostać. Czy możesz otworzyć tamte drzwi? Ej, pięknie, mamy to. Myślałam, że będziemy już bez tego plecaczka, bez tej kamizelki, a okazało się, że się pojawiła z powrotem. A, podsadzi nas, okej. Pięknie. Jest, dźwignia, mamy to. Ale epickie! Ale to jest epickie, naprawdę. Wow. Wartownicy znów blokują przejście. Od razu mnie zauważą. Może udałoby ci się zwabić ich do tych cel i zamknąć ich tam. Możemy to zrobić. Tam jest jakiś robot. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Widzisz tam tego gościa na ziemi? Został zresetowany. Nie chcę stracić pamięci. Tak bardzo się boję. No dobra. Szybko zamykamy. Moje wspomnienia, utracę je wszystkie na zawsze. Spokojnie, nie utracisz. Obadajmy go w ogóle. Tutejsze centrum rekonwalescencji bardzo mi pomogło. Mój umysł jest znów jasny i klarowny. Jestem teraz wzorowym obywatelem. Ciekawe, możemy mu ogólnie coś dać. Jest menu przy tym robocie, więc może jest tu jakieś zadanie poboczne, może jesteśmy w stanie go uratować. Wspomnienie. Już dawno wspomnień nie mieliśmy. Biedaczysko. Zdaje się, że wartownicy nie tolerują sprzeciwu. Tego się obawiałem. Całkowicie go wymazali. Koniec z emocjami, koniec samoświadomości, koniec wspomnień. Błagam, nie dajmy się złapać. Okej. Okay. Jedno wspomnienie. Kolejni wartownicy. Ej, nie chcę żadnych kłopotów. Zostało mi tylko 758 lat do odsiadki. Jezu.
Dobra, no my to musimy otworzyć najpierw, zanim my ich tutaj zamkniemy. Mam nadzieję, że on nie wyleci. Jest, mamy ich. Zamknięci, dobra, tutaj. A, ale to było zabawne. Lupin. Nie. Okej. Tam jest dźwignia po drugiej stronie. Autozapis. Otwieramy. Drzwi to jedyna droga wyjścia z tego aresztu. Możemy chyba otworzyć je w tamtym pomieszczeniu kontrolnym. Musimy jednak znaleźć jakiś sposób, aby dostać się do tego pomieszczenia kontrolnego. Rozejrzyjmy się. Okej. Myślę, że już w następnym odcinku będziemy się tam dostawać. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was gorąco do nadrobienia poprzednich, jeżeli ich jeszcze nie widzieliście. No i zachęcam Was gorąco do zostawienia pozytywnego komentarza. Dajcie znać, jak Wam się podoba do tej pory gra. To wszystko to, co widzieliśmy, cała ta akcja ze zdradą Blazera. Czy się tego spodziewaliście? Ta misja, którą teraz przechodzimy. Moim zdaniem ciekawie się to potoczyło, naprawdę, bardzo, bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli seria Wam się podoba, no i zachęcam do wpadania na serwer Discord. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!